Witajcie. No właśnie, jak można chudnąć leżąc? Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne i zakrawa na kłamstwo, czego teraz w internecie i wszędzie jest multum. Jeśli chodzi o chudnięcie, to też tego jest dość sporo. Ale może dlatego, żeby w tym gąszczu tych kłamstw nie dochodzić do takich prawdziwych metod, fajnych metod, takich jak ta metoda, którą ja przedstawię. A ta metoda jest świetna, bo jest bardzo prosta, mało czasu zajmuje, no i nie potrzeba w zasadzie wysiłku. Jedyny jaki wysiłek to jest, żeby się dobrze skoncentrować. Chociaż tam potrzeba jeszcze zaangażowania i jakby tej energii, uczucia, ale to też nie musi być aż tak być na maksa. To zależy, kto jest jak zdeterminowany. Jak ktoś ma nadwagi 5 kilo, no to ta metoda jakby wolniej zadziała. Jak ktoś ma, nie wiem, 50 kilo i będzie bardziej zdeterminowany, no to szybciej zadziała, bo będzie bardziej zdeterminowany. O czym właśnie mówię w poprzednim filmiku. Nie będę tego się powtarzał. Ale naprawdę jest no dostępna dla każdego. No wystarczy 7 minut dziennie w zasadzie, żeby sobie wysłuchać mojego nagrania, albo można sobie samemu nagrać, jak ktoś jakby chce sobie nagrać, to może sobie sam nagrać. Ja tu podam taki przykład, ale takich leniuszków trochę. No to pod koniec tego filmiku właśnie nagram no taką sugestię, afirmację lub inkantację, jak jest dużo nazw tego, ale to jest no wspaniała metoda, bo opiera się na sugestii, a sugestia obok miłości jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. O czym też nagramy filmik o sugestii, bo w zasadzie cały wszechświat jest sugestią, boską sugestią. Nie będę tego tłumaczył w tym filmiku. To odnośnie tej sugestii nagramy inny filmik. Kiedy indziej. No ale sugestię mamy od urodzenia już mamy do czynienia. Sugestia matki, sugestia, mówię, rodziców. Później sugestia szkoły, już gorsze takie sugestie. No jeszcze gorsza to sugestia telewizji, sugestia jakichś tam mediów, gdzie wszędzie nas szpikują tą sugestią, żebyśmy łapali te ich sugestie. No i nasza sugestia. Cały czas jakby się nakręcamy albo pozytywnie, albo negatywnie. I to moim zdaniem to większość ludzi ma właśnie te sugestie negatywne, że coś się nie uda, że coś nie wyjdzie. Ale właśnie to i to radzę od razu wykorzenić to to negatywne sugestie. Ale o tym mówię w tym moim wcześniejszym filmiku. Jak ktoś chce tak więcej na ten temat usłyszeć. Także cały czas mamy do czynienia z sugestią. Tylko jakby nawet o tym no, nie zdajemy sobie sprawy. Także dlatego ta metoda no, musi zadziałać. Nie ma ten opcji, żeby nie zadziałała. Tylko to zależy, czy zadziała szybciej, czy zadziała później. No ale to jest tak metoda przyjemna, że nawet sam ten relaks, który będzie w tej metodzie, to już samo to da jakieś efekty zdrowotne. Także już nawet abstrahując od chudnięcia, to już nawet ten relaks, który właśnie będziemy wykonywali, to już to samo to podziała. No ja polecam tam najlepiej to wykonywać 3 razy dziennie, bo częściej też nie ma sensu. No to nie chodzi o częstotliwość, tylko chodzi o jakby o no, przyłożenie się do tego. Wystarczy nawet raz dziennie. Ja polecam po przebudzeniu najlepiej raz dziennie, zaraz po przebudzeniu. A dlaczego to też mówię w poprzednim filmiku, dlaczego tak najlepiej po przebudzeniu. Albo przed zaśnięciem, to też jest dobra metoda. No ale to mówię. Jak ktoś no, jest bardzo zdeterminowany, no to będzie 3 razy to wykonywał. Chociaż
Mówię, nie ma sensu częściej, bo to nie działa tak czym częściej. Wystarczy trzy razy, tylko mówię, to porządnie zrobić. I musi zadziałać. I to też jest fajna metoda jest, że bez żadnej diety jakby działa, bo no wiadomo, że nie będziemy się obżerali dalej tak jak się obżeraliśmy, tylko, bo w tej sugestii jest też zawarte takie zdanie, że nie będziemy pragnęli tylko zdrowego jedzenia. Także ta sugestia no, powinna zadziałać, żeby nam się właśnie ta intuicja włączyła żywieniowa, bo no, w zasadzie tą intuicję mamy z jelit, a jak mam złe bakterie, wpierdzielamy nas w słodycze, no to wiadomo, że mamy te złe bakterie, tak? I te bakterie jakby zarządzają, bo te impulsy idą do mózgu z jelit. A jak mamy dobre bakterie, no to wtedy jemy zdrowe tłuszcze i kiszonki i tak dalej. Ale to nie na tym filmik. O żywieniu to nie jest filmik. Chociaż też nagramy, chociaż też są specjaliści, też są lepsi ode mnie w żywieniu. Ale też nagramy o tym filmik, o żywieniu, bo to też. No też się przyda, bo to najlepiej połączyć na przykład kilka czynników. No ale ta metoda, mówię, tym bardziej, że jak ktoś ma porządną nadwagę taką, ostrą w to się wszystko włączy wyższa świadomość, nasz anioł stróż, no to wtedy będą się działy cuda. Wtedy naprawdę będą się działy cuda i ta metoda zadziała z takim impetem, że naprawdę będziemy już tak chudni, że. A, i to jest właśnie jeszcze cudownego jest, że do konkretnej wagi będziemy chudnęli. Do jakiej chcemy. No, przykładowo mówimy sobie 55 kilo i tyle będzie na wadze. Tak działa podświadomość, a już nie mówiąc o nadświadomości. To już w ogóle. Także to jest też świetne, tym bardziej, że w tej sugestii też będziemy podane. Znaczy, ja nie mogę podać ile kilogramów, bo każdy waży inaczej. Każdy chce osiągnąć inną wagę. Ja nie mogę podać konkretnej liczby, ale ktoś może sobie tam właśnie mówić w myśli, albo sobie sam nagrać właśnie tą liczbę. Albo jak moja sugestia, tam ja będę mówił, że tam do konkretnej wagi, no to może sobie powiedzieć tą cyfrę. No już przechodzę do samej metody. Opiszę ją troszeczkę, bo mówię, ten dokładny opis jest w poprzednim filmiku, ale to tak na pokrótce. Bo zaczynamy tam od trzech oddechów i ja tam będę trzy razy powtarzał to w zasadzie to samo, że ten weź ten głęboki oddech. No to jest ważne właśnie, żeby te oddechy są bardzo ważne. Też tłumaczę to w tamtym filmiku, dlaczego te oddechy są bardzo ważne. No i rozluźnienie mięśni całego ciała też bardzo ważne jest. Tego nie można jakby lekceważyć, bo to jest no bardzo, bardzo ważne. Nawet nie macie pojęcia, znaczy może niektórzy mają. Jak to działa, na jakie mechanizmy są właśnie. No to wszystko tłumaczę, mówię, w tym filmiku moim. Dość długim, ale no jest wartościowy ten filmik moim zdaniem. No, także powtarzam trzy razy to samo, żeby się nie dziwić, że powtarzam tą formułkę trzy razy. Chociaż jak samemu można sobie nagrywać to wtedy można nawet więcej se razy te dechy, wydechy. Znaczy mówię, niekoniecznie. Bo w trójce też jest jakaś tam siła. Tesla miał kiedyś tam właśnie na tej trójce podobną korbę. No, także tam właśnie się rozluźniamy i później właśnie będę czytał tą sugestię, ją można sobie właśnie modyfikować dowolnie. Właśnie ktoś jak sobie nagra, no to może mówię, sobie tam dodać jakieś tam rzeczy. Najlepiej właśnie dodawać takie jakby scenki z życia, że już się widzi siebie jako szczupłą osobę i właśnie tam będę mówił, że tam koleżanki właśnie patrzą z podziwem, że ojej, jaka ty jesteś piękna i tam
jaka szczupła, jaka taka. Właśnie takie różne scenki trzeba sobie zapodawać. A dlaczego? No to też nie będę tłumaczył, bo znowu się kłania ten mój poprzedni filmik. Dlaczego to tak działa? Nie będę tego tłumaczył. Ale mówię, to jest też bardzo, bardzo fajnie działa to. No i ja tu zaraz podejdę do takiego źródełka i jakby tłem będzie jakby woda płynąca, to też jakby wprowadza w relaks umysł. Ale można sobie podłożyć do jakiś szum morza przykładowo, czy muzyczkę taką alfa, żeby mózg w stan alfa wchodził, to też można to robić. Ja może na dole filmiku, tam w opisie, postaram się mojego chemika tam podać i umieszczę taką muzyczkę właśnie alfa, którą ja używam. Jest dość fajna. Taka ciekawa muzyczka dość. Też se ściągnąłem. No ale to mówię, można dowolnie można sobie podłożyć też. Teraz właśnie wracam z koncertu organowego. Znaczy to nie był koncert, to był pokaz organów. I tam Enrico Morricone grał no, z tego filmu. Wspaniała. I też tak zastanawiam właśnie, czy se też nie podłożyć tej muzyczki w tło, bo to normalnie jak to słyszę, to aż mi ciarki przechodzą po ciele tą melodyjkę. Wspaniała jest. Enrico Morricone, wspaniały gościu. Chyba był. Chociaż nie, no jest, bo zawsze gdzieś tam jest. Nie musi być na ziemi przecież. Ale no, wspaniały gościu. No, także możecie sobie podłożyć tam, co chcecie, co czujecie. No, oczywiście nie jakiś metal, czy tam jakiś. Nawet jak ktoś lubi, to nie polecam, bo to jest no, muzyka, która nie jest harmoniczna, także to nie można. Nawet jak ktoś lubi metal, to raczej nie może podłożyć jakiś tam. Najlepiej też, żeby ta melodia, znaczy ten utwór był w 432 Hz, a nie 440. O czym też tyle muzyków jest i tylko Możdżer o tym wie. Też to mnie dziwi. Ten światek właśnie, ten muzyczny, lekarski, te wszystkie światki to są naprawdę. Ale to nie na tym filmik jest, nie będę się rozkręcał w tym temacie. Ale tak jak mówię, mnie nadeszła taka myśl, że musiałem to powiedzieć. Także zapraszam do tej metody. I on właśnie teraz właśnie ją będę czytał. A jak ktoś chce sobie ją na przykład nagrać, żeby, no wiadomo, żeby nie mieć włączonego internetu w czasie słuchania tej sugestii, bo to no, nie polecam mieć komórki blisko łóżka, na którym się śpi. No to polecam po prostu albo jest metoda, że na samolotówce, bo na YouTube jak się kupi premium, można sobie zapisywać filmiki. Albo druga metoda, nagrać na dyktafon. No się wchodzi w drugie okno. Jest taka możliwość, wchodzi się w drugie okno. Ja właśnie tak nagrywam, bo mam dyktafon w komórce, także wchodzę w drugie okno, nagrywam na dyktafon i włączam na przykład obojętnie co od YouTube'a, czy tam obojętnie co i mi wszystko nagrywa. Także ja jeszcze tą sugestię, afirmację, inkantację nagram w drugim filmiku, że tylko będzie tylko sama ta właśnie ta sugestia będzie. Żeby jak ktoś chce, żeby po prostu żeby sobie słuchał. No bez tego właśnie bez tego wstępniaka mojego. Zamknij oczy i obserwuj spokojnie swój oddech, nie kontrolując go. Rozluźnij mięśnie całego ciała, od twarzy poczynając, aż do palców nóg kończąc. Rozluźnij twarz. Rozluźnij szyję. Rozluźnij barki. Rozluźnij ręce. Ręce masz rozluźnione i zrelaksowane. Rozluźnij tułów. Rozluźnij brzuch.
Cały tłów jest rozluźniony, wszystkie mięśnie są rozluźnione. Rozluźnij nogi, rozluźnij mięśnie nóg, rozluźnij stopy. Całe ciało masz rozluźnione i zrelaksowane. Wszystkie mięśnie całego ciała są rozluźnione i zrelaksowane. Wciągnij głęboko powietrze przez nos, rozciągnij płuca i przeponę. Obserwuj wewnętrznym okiem swój oddech. Wyobraź sobie, jak powietrze przepływa przez całe ciało, kończąc w okolicach mózgu. Przy wydechu, również przez nos, zwalniaj mięśnie brzucha i pogrążaj w relaksie całe ciało i umysł. Wciągnij głęboko powietrze przez nos, rozciągnij płuca i przeponę. Obserwuj wewnętrznym okiem swój oddech. Wyobraź sobie, jak powietrze przepływa przez całe ciało, kończąc w okolicach mózgu. Przy wydechu, również przez nos, zwalniaj mięśnie brzucha i pogrążaj w relaksie całe ciało i umysł. Ciągnij głęboko powietrze przez nos, rozciągnij płuca i przeponę. Obserwuj wewnętrznym okiem swój oddech. Wyobraź sobie, jak powietrze przepływa przez całe ciało, kończąc w okolicach mózgu. Przy wydechu, również przez nos, zwalniaj mięśnie brzucha i pogrążaj w relaksie całe ciało i umysł. Przez cudowną potęgę nadświadomości rozkazuję, żeby twoje ciało już w tym momencie zaczęło tracić wagę. Rozkazuję też, aby wraz z utratą nadwagi twoje ciało uzyskało i zachowało stan doskonałego zdrowia. Pragnij też, aby inteligencja twojego wyższego ja doprowadziła twoje chudnięcie do ilości kilogramów takie, jakie sama sobie życzysz. Niech cudowne leczenie obejmie także twój apetyt. Pragnij tylko zdrowego jedzenia, takie, które jest dla ciebie najlepsze. Pragniesz takiego pożywienia i w takich ilościach, które są potrzebne do zachowania całkowitego zdrowia. Jesz teraz potrawy, które są dla ciebie zdrowe, dają ci cudowne zdrowie i chudnięcie. Z dnia na dzień czujesz się coraz bardziej lżejsza i szczuplejsza. Coraz bardziej i bardziej. Stajesz na wadze i widzisz liczbę kilogramów taką, jaką sobie życzysz. Widzisz tyle kilogramów na wadze i jesteś bardzo szczęśliwa. Skaczesz z radości do góry. W zachwycie, ucieszona, że jesteś taka szczupła. Wspaniała, piękna. Widzisz, jak twoje koleżanki patrzą na ciebie w zachwycie i w podziwie, jaka jesteś szczupła. Gratulują ci twojej pięknej sylwetki. Są zachwycone tobą, że tak cudownie wyglądasz. Oddychaj teraz spokojnie i skup się na dźwięku potoku, pozostając w całkowitym relaksie.
cudownym relaksie, który cały czas powoduje, że jesteś coraz bardziej szczuplejsza i szczuplejsza.